Cześć, cześć. Witajcie, witam ponownie. To Wojtas, to Wojtas. No, nudnawy ten odcinek ostatni, jak pamiętam, no ale dużo, dużo zbieractwa było. No i tak to w tej drzewie nie wyglądało. Taka jest prawda. No bo jest mocno rozbudowana, a tak jak mówiłem ostatnio, można iść do przodu, wypełniać tylko zadania podstawowe i przejść do przodu. No ale to fajne jest to zbieractwo, zaraz wam pokażę jeszcze. Aha, to już ostatnio pokazywali, można unowocześnić sobie broń, można sobie kombinezony zmieniać, dużo rzeczy można tam zbierać. Jak zaczynałem Far Cry'a, to jest podobne, bardzo podobne. Także troszkę to będzie być może nudnawe, można by to przejść tutaj już właściwie. Kurde, jestem ciekawy, czy jak ja zrobię kontynuum, to czy będzie ten mój zapis, czy będzie po prostu zapis gry. Spróbujmy. Najwyżej spauzuję i będę powtarzał jeszcze raz. Bo ja zapisałem tam ostatnio. Już dużo zbierałem, dużo dzienników zebrałem. Pokrótce wam tutaj omówię i pokażę tylko, no bo dużo było chodzenia, dużo biegania i tak cały poprzedni odcinek tak zrobiłem, no ale jeszcze dłużej łaziłem. Także to by było aż za nudne, no. Właściwie tylko podstawy pokazać, jedną, drugą, trzecią rzecz, jak się znajduje, a resztę już mogę robić, że tak powiem, poza kamerą. Aha, wróciliśmy do obozu, no czyli jest dobrze, czyli jest fajnie. Tak, chciałem właśnie zrobić, żeby wrócić do obozu. Mam nadzieję, że dopiero nie wychodzę z obozu. Sprawdźmy sobie. Nie, wszystko mamy znalezione. O, tu zobaczcie, po znalezieniu jednego z dokumentów tutaj mi się odpaliło następne. Odpaliły mi się tutaj te wszystkie dzienniki, te leko na szaro, co są. I już je znalazłem. Tu jest nasze główne zadanie. Ale tutaj są groty i artefakty, do których tych jeszcze grotów, niestety, do tych jaskiń nie mamy wejścia. Przejdziemy się za chwilę do jednej jaskini i wam pokażę. Do tej może się przejdziemy, bo tam będzie blisko tych. Zresztą tu też jest blisko. Nie można wejść. Sprawdzę to jeszcze. Ale tak jak mówiłem. To tu zaznaczmy sobie i przejdziemy się do tej jaskini. O właśnie, jest to zaznaczenie, to jest super. Zaznaczenie, ale coś innego jeszcze tutaj było. Właśnie, tylko w obozie można to te unowocześniania i to wszystko wykonywać. Proszę, szybkie umiejętności, mamy dostępne punkty. Tak jest. No właśnie, i to jest też to. I co teraz sobie wybierzemy? Awanturnika. Co to jest? Mniejsze obrażenia od ostrzału i ciosów w walce wręcz. Aha, kumulują się z umiejętnością serce z kamienia. No fajnie to wygląda. Zmniejsze. Mniejsze od wybuchów i ognia. Od drogiego ostrzału i ciosów w walce wręcz. No to jest dobre. Tych na razie nie możemy. Nie opowiem poprzez uniku tu tego walki. No to są dobre. Ale łowca co ma? Odzyskiwanie strzałów właśnie, cholera, to jest ważne, bo czasami mogę nie mieć możliwości odzyskiwać strzał, więc to muszę wziąć. Tak jest. Co tu mamy teraz? Wydłużenie czasu celowania z napiętego łuku. A czy ja mogę tak przeskakiwać? Czy to mogę wziąć na przykład? Od razu. Zwierzęta świecą w trakcie instynktu przetrwania. O, to by było łatwiej polować, co? A tu co mamy? Szybsze wytwarzanie przedmiotu do rzucania oraz amunicji w drodze. Na szybkości nie wiem. Zwiększenie liczby za zabiciu lub głoszenie wroga. Bomby zapalające. No to już jest bezszelestne. Aby wykonać przebój, no to by było fajne, ale na razie weźmy sobie z tym polowaniem, co? Na razie weźmy sobie z tym polowaniem, bo dzięki polowaniu to znajdziemy więcej tych przydatnych skór i innych rzeczy. Aha, mogę dłużej celować. Mogę dłużej celować. I więcej amunicji mogę znajdować.
Aha, ale przy trybie przetrwania zwierzęta świecą, czyli nawet jak ich nie widzę, to zobaczę, gdzie one są. Okej, niech będzie. No dobra, to nie mamy punktu umiejętności i proszę. Będę mógł strzały znajdować. No, tu mamy łuk, tu mamy to. No to już było. Tu na razie nic nie mogę unowocześnić. Brak dostępu dodatków do tej broni. No, nie mogę nic robić. Tak samo tu. Dlaczego ekwipunek nie chce mi się otworzyć? Aha, ekwipunek, amunicja. Aha, jakbym miał drewno, to bym miał więcej, ale i tak maksymalnie ma 25, a mam 22 strzały. Wyposażenie. No, do wszystkiego to potrzeba najwięcej tkanin potrzeba, żeby cokolwiek zrobić, to potrzeba najwięcej tkanin. Widzicie? Skóra niedźwiedzia, chyba sobie jaja robią, żeby mieć plecak. A to co to jest? Skóra dzika, tak? Czyli ja dzika nie zabiłem. Aha, tu jest kosz pokazany. Co to jest? Skóra, ale nie jest powiedziane jaka. To wiadomo, niedźwiedzia. Aha, egzotyczna skóra. Mam jedną egzotyczną. Dobra. No to na razie nic nie możemy zrobić, tak czy tak. Nie ma co się rozczulać. Czyli teraz będziemy wykonywać dalej swoje zadania, ale najpierw sobie podświetlmy. O właśnie, tam mamy jaskinię. No zaliczmy jakąś jaskinię. Czy ja tam byłem na górze? Nie byłem tam na górze. A czy mogę tu wejść? Nie mogę wejść. Znowu będę skakał jak pajac. Dobra. To jest może tylko skałka. A zresztą po co ja tu chcę wejść? Nie wiecie? Że już wszędzie byłem. Jak głupko latam. Zajączki też można polować na zajączki. Aha. Wybaczcie, ale to jest mi potrzebne. Cholera, uciek, pasa ręka. Ale strzałę zmarnowałem, strzeliłem. Gdzie poleciała ta strzała? Cholera, no zobaczcie. Wypuściłem strzałę. Ja pierniczę, muszę ją teraz dogonić. Muszę ją dobić, biedactwo. Gdzie ona jest? Uciekła. Zmarnuję wszystkie strzały. I nic nie upoluje, ale jaja. Trzy strzały wystrzeliłem. Kurde, trzeba szybko strzelać, wiecie? No muszę zbierać te skóry. Już teraz wiem, że muszę. A strzały do mnie wróciły? Dwie strzały wróciły, a 17 tylko mi zostało. Bo dwie w powietrze wystrzeliły dosłownie, że... A miało być podświetlenie zwierząt. Jakoś nie widzę podświetlenia zwierząt. Cholera.
Aha, muszę odpuścić. Muszę odpuścić prawą myszkę. A nie, że ja puszczam lewą myszkę i wtedy pada strzał i strzały sobie lecą. No niestety, kochani, no już skrupuły sobie schowałem gdzieś, nie powiem gdzie. No bo żeby cokolwiek mieć, no to trzeba polować. A, ale podświetlają się, proszę. Ptaki cię podświetliły na przykład. Ale... No to musiałem zrobić. Trzeba od razu, za drugim razem, bez długiego napinania, trzeba od razu strzelać. Pierwsze mam czas, żeby się przymierzyć. A za drugim razem niestety. Ile strzał? 14 strzał? Dlaczego 14 strzał? Przecież strzały miały do mnie wracać. Coś jest nie tak z tą umiejętnością. Jeszcze raz gdzieś strzelę. Ja cię zaraz zobaczę. Specjalnie gdzieś do ptaszka, tylko że teraz wszystkie zwierzęta już ode mnie uciekły. Gdzieś strzelę do ptaszka albo do zająca, żeby to sprawdzić, ale wydaje mi się, że normalnie... Dobra, najpierw sprawdźmy tą grotę. Czy faktycznie, bo tu nie byłem. Aha, sprawdźmy sobie. Było 14, tak? No niby plus 1, czyli strzała powinna wrócić. Jest 14. Cholera, to tamte w powietrzu mi tyle brykło. A co to jest? Ach, to jest ten jakiś magnetyt, czy coś. Zobaczcie, o tym nie pomyślałem, że to też mi jest potrzebne. Magnezyt. O, damy. Czyli też muszę iść, nawet jak nie wejdę do tych jaskiń, muszę je wszystkie przejrzeć, żeby ten magnezyt zebrać. W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić. Aha, i to jest to wejście, tak? Tak, to jest to wejście. Dobra, zaznaczmy sobie drugą grotę, bo tam też będzie pewno magnezyt. Myślę tak sobie. Bo ja aż tak nie chciałem, żeby skakała. Chociaż tu byłem. Pewno, że byłem, ja już wszędzie tutaj byłem. Aha, ta umiejętność skoków. Chyba to weźmiemy, co? Następnym razem. Ale tyle strzał, no przecież miałem 22 strzały, no to ze 3 mi uciekły, a brakuje mi 8. Trochę dużo. No ptaszki są, ale do ptaszków nie będziemy strzelać, bo ptaszki, co mi mogą ptaszki zaproponować? Ale ja tam na tych platformach byłem. Patrzcie, tam coś jest, tylko jak tam się dostać? Tylko jak tam się dostać? Tam się nie chcemy dostać. Ale tam byśmy się chcieli dostać, tylko jak? Tu byśmy się chcieli dostać. Tylko jak? Nie ma nawet żadnej gałęzi, żeby przeskoczyć. Tu jest gałąź, ale to jest za daleko chyba, żeby przeskoczyć, co?
No nie tak, Jezu. No nie mogę wejść na to drzewo, o co chodzi? Na tą gałąź. Gałąź jest podświetlona. Zobaczcie, normalnie ja. O co tu chodzi? Gałęzie są podświetlone. Cze. Nie rozumiem tego. To jak można wejść na te gałęzie? No i co? Kurde, ja się nigdy nie nauczę chyba tych skoków. No jak? I nie przeskoczyły? Matko, do ciebie spauzowałem, ale zobaczcie, udało mi się. No trzeba skakać z gałęzi na gałąź. Cholera. I to nie jest aż takie trudne. Z gałęzi na gałąź, tylko dobrze celować. Proszę, jeszcze coś tu mam, piórko. To jest pełno gałęzi i to tak pewno na tym polegało, żeby skakać. A tu mogę na tą linę? Ue, a ja chciałem dalej jechać. A nie, bo to można tylko zjechać. Dobra. To jest albo ptak, albo jakaś sarenka lub jeleń jeszcze. To jest taranna. Jezu, kochany, tyle czasu się męczyła. Przykro mi. Zobaczcie, teraz żadnych nie dostałem z powrotem. Żadnych strzał nie dostałem za karę. Coś jest z tym zbieraniem strzał, nie tak wam powiem. Tu leży ta strzała i dlaczego nie mogę jej podnieść? Nie mogę jej podnieść. Jak nie trafisz, to już nie podniesiesz. Tylko jak trafisz, ale co? Ale raz trafiłem, a dwie strzały poszły. Cholera, no nic, ale to dopiero w obozie mogę wyjaśnić. Idziemy jeszcze do jaskini, tak? Gdzie to było? Tam. Tu mogę wejść. No tak, ja tutaj byłem na początku, raz zajrzałem do tej jaskini i mówiłem, że... Może poza ekranem i mówiłem, że później tu przyjdę. Jakieś grzybki, ale nie mogę ich zebrać. Aha, chyba znowu magnezyt. I coś jeszcze tu na ziemi, tak? A ktoś tutaj doniósł, ale nie wyniósł. Prorok i jego wyznawcy podróżowali pod osłoną nocy szlakiem biegnącym wzdłuż granicy Cesarstwa Wschodniego. Nie wiem, gdzie zmierzają i przypuszczam, że oni także nie. Ale wiedzą, że nie zostawimy ich w spokoju, póki herezja nie zostanie zgładzona. Mieszkańcy terenów granicznych udzielają im schronienia. No dobrze. Jest co poczytać. Naprawdę jest co poczytać. Chyba wszystko, co mamy. Tam jest wyjście, tu koniec jaskini. Wychodzimy.
Idziemy wreszcie do tego. Szukamy dalej tego grobowca. My pamięć nie mieli, to było tam. Nie wiem dlaczego tego nie mogę ciągle podnieść. Czy to jest pod ziemią, czy co? To może być gdzieś być pod ziemią. Gdzieś być pod ziemią. Tu jeszcze nie zajrzałem. Aha, tutaj było to co z liną. Co jest potrzebna lina. Nie wiem o co tu chodzi, tutaj nie mogę nic z tego znaleźć. Dobra, idziemy tu, tak? Bieżący cel. Okej. A nie, to są te dzienniki ojca. Porzucił wszystko. Szlakiem proroka, no to to już wszystko Synu, było. Do zakonu Trójcy doszły słuchy, że wyznawcy proroka budują wielki grobowiec przy oazie. Panie, to niemożliwe. Własnoręcznie przeszyłem... Aha, dobrze. Panie, jadę na czele małej armii wiernych, uzbrojonych i gotowych do akcji żołnierzy i mam dobre wieści. Aha, bo ja ostatnio chyba tego nie pokazywałem. Ostatni wyznawcy proroka zabarykadowali się w grobowcu. Tak, tak, bo to sądzimy, że to będzie za długo. Wyciągnąłem wiele wniosków z rzezi w grobowcu proroka. W ciągu Prorok i jego wyznawcy podróżowali pod osłoną nocy szlakiem biegnącym wzdłuż... To jeszcze wam mieliśmy. Dobra. No jest co czytać, jest co czytać. Aha, to jest dziennik Lary. A to są te freski, które widzieliśmy, tak? Gdy trwająca tysiąc tak, dni... Tak, to są te freski, które już widzieliśmy, które znaleźliśmy. Dobra. Łe, tu jeszcze coś mamy. A wiem, czy nie szkoda strzały? Będę ciekawy, czy znajdę tą strzałę. No i tylko piórko, a strzały nie. Cholera, coś jest nie tak z tym zbieraniem tych strzał. A strzała leży obok. Przecież po to kupiłem tę umiejętność, żeby zbierać strzały. Ja pierdolę. No zobaczcie, było 12, jest 11. Cholera. Nie mam drewna i nie mogę wytworzyć strzał, co? No i strzał nie mogę wytworzyć. Czyli tam muszę wejść, tak? Może tu. O Jezu, Lara, nie wkurzaj mnie. Już jestem dosyć wkurzony. Masz wejść tu. Ale nie w tą stronę, tylko tam idziemy. Tam. No. Coś będzie? Nadajnik. No nie! Litości! Ja pierniczę, o co tu chodzi? Czy nie mamy broni, nie mamy nic? Gdzie ja mam brykać? Gdzie ja mam uciekać? No jak? I dusiłem shift i biegłem. Dajesz, dajesz.
No patrzcie, no. Jezu, to jak ja już od początku za wolno biegnę, to już jak nigdy nie wyjdę z tego. Jak za późno wystartowałem. Dajesz, 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 dajesz. Dajesz, lala, dajesz, dajesz. Udało się. Dawaj, 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 dawaj. Jasna cholera. No nie. To co? To chyba będzie trzeba skakać. Dajesz. Spadamy. Kurde mole, za późno mi się pokazało. Nie wierzę. Dawaj go, bi go, bi go. O kurde, zwalił nas. O w mordę. I to było to znalezisko? Ja tu miasta szukałem, kurde, a nie żeby walczyć z misiem. A to co? Wspomnienia teraz. O cholera. Takie misie w Syberii przecież one śpią zimą. Laro, znowu zapomniałaś, do czego służą drzwi? Tędy będzie szybciej, tato. Chodź tu, moja małpko. Wybierasz się na nową wyprawę? Tak. Ta jest najważniejsza. Cóż, zdecydowałam, że będę twoją asystentką. Doprawdy? Wierz mi, że chciałbym mieć ciebie u swego boku. Ale ta wyprawa jest zbyt niebezpieczna. Laro, posłuchaj. Pewnego dnia dokonasz na tym świecie czegoś wielkiego. Tak, z misiem będziesz walczyła. Poczekaj, kochanie, z misią? Wybrać. Bo to w Rosji jest. No tak, ale być może to, co słyszeliśmy w nadajniku krótkofalówce, że oni, ta trójca, oni obudzili misia. Muszę opatrzyć te rany. Zwrócę lecznicę. Kurde, oni obudzili pewno tego misia, ale był bardzo rozbudzony. Te liście powinny powstrzymać krwawienie. Tylko za późno mi się wyświetliło to, że teraz... Potrzebuję jakiegoś opatrunku. U góry stałem. Nad przepaścią i dopiero później mi się pokazało, że znowu unik mam wykonać. Dobra, a opatrunku z czego? Tam? Łe, a co to w ogóle jest? Cholera. Nie tego się tu spodziewaliśmy. To powinno wystarczyć. F. Trzeba przytrzymać. Kolejne mongolskie ruiny. Zdaje się, że szlak prowadzi przez jaskinię. Muszę uporać się z tym niedźwiedziem. O mordę. Wybitny plan. No ja nie mam żadnego planu. A wy macie jakiś plan? Wybitny? Misiu jest na górze. Ale jaki plan możemy mieć? Cholera. Te grzyby to muchomory. Zdaje się, że uda mi się przygotować truciznę. Ach, to są te grzybki, które widziałem tam jakoś po drodze. Aha, no proszę. No mam grzybki, ale co dalej? Ale jak się uruchamia zatrute szczały na przykład?
Aha, to jest tam, co, skąd zleciałem, tak? A no tak, i przy pomocy czekana mogę wejść. Ale jak to wygląda ze strzałami? Ja mam tylko 11 strzał. Cholera. A co tam jest? Mogę tam wejść? Proszę. Trzeba się rozglądać. Ale dalej już chyba nie wejdę. Nie. No nie aż tak daleko, nie musi skakać lala. Tylko jak było z tymi strzałami? Jakoś się wymieniało te strzały, nie? Ale ja chyba nie mam możliwości. Czy ja już mam te zatłuste strzały zrobione? Nie mam pojęcia. No i po staremu. Cięcie spustoszenie, tak, tak. By uchwycić linę. Ja nie wiem, czy nie było trzeba przeskoczyć na tamtą drugą linię, co? Aha, czy ja nie muszę iść do obozu czasami? Co tam mamy? Aha, to tylko gałąź. Dobra, to co? Chyba idziemy do obozu. I tam może będziemy mogli sobie te strzały wykonać, tak? A co tutaj jest? Jaskinia. Ale najpierw chyba do obozu pójdziemy. Znajdź grzyby. Znalazłem tylko. Mongolskie ruiny. Dobra, to następny raz będziemy z misiem walczyć, tak? Dobra, no będziemy musieli skończyć teraz, bo nie ma co, już mamy pół godziny znowu. Gdzie ona tu patrzy? Co ona się tak zapatrzyła? Idzie tu, a tam się zapatrzyła gdzieś na coś. Chcielibym zajączka, ale potrzebujemy zaraz. A co to tam jest? Co tam mi się pokazywało? Weź się do jaskini. Tam też były grzyby. Ha! Tu są grzyby. I tam chyba też jeszcze były grzyby. Czy tylko tu były? Są grzyby. Tak jest. Musimy kurde mieć 3 porcje. Myślę, że coś z tego będzie. Oczywiście. Powinnam wrócić do obozowiska i spróbować. Aha, aha. Dobra. Zaraz, a te już wziąłem? Nie, jeszcze nie. Czyli mamy zapas, mamy więcej grzybów teraz niż potrzebowaliśmy. Okej. To mi się podoba. Tu jeszcze mamy jakąś niespodziewajkę, jeszcze jakiś krzak. I jeszcze jakaś znajdźka. Co to było? Nie wiem. Krzak godejący. Liście jakieś. Kurde, ja bym wolał twardy krzak na strzały. Podoba mi się z tymi strzałami. Podświetlone zwierzaki są. No ale nie będę strzelał, no muszę teraz, muszę mieć zapas strzał. Dobra. To na razie spotkamy się w obozie, co? Ja tam już się przejdę. Do zobaczenia, no, do miłego. Cześć, cześć. No, długo, wiem, że długo. Dużo łażenia, można to przeskoczyć szybko. Ciak, 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 ciak. No, ale no tak to, no tak się będę bawił. No, to na razie, cześć.